Co może być cenniejszego od, naszej, y, od życia, które mamy? Z, zwłaszcza kiedy chorujemy <laughs> w obliczu śmierci, zaczynamy cenić życie. Kiedy jesteśmy młodzi, to myślimy, że jest przed nami mnóstwo, mnóstwo czasu. Y, tak naprawdę nie ma nic bardziej cennego. Ale zobaczcie, że życie ono jest zmierzone u każdego z nas, albo będzie jeszcze zmierzone jakimś odcinkiem czasowym. Przeżyjemy ileś tam lat. Dlatego życie mierzy się godzinami, dniami, latami. Powinniśmy mądrze zarządzać czasem. Dlatego mowa jest o tym, że czas to pieniądz. I nie tylko dlatego, że kiedy idziecie do pracy, to tam godzina waszej pracy wy dostajecie, ma, ma jakąś wartość finansową, dostajecie konkretną sumę pieniędzy za godzinę waszej tam wysiłków w pracy, za czas spędzony czasami w pracy, nieważne, co Wy tam nawet robicie. Ale jeśli się głębiej zastanowić, to rzeczywiście nie chodzi tu o pieniądze, a o to, że mamy nie 24 godziny na dobę, bo jeszcze śpimy. Czyli my tak w rękach mamy, jeśli chodzi o zarządzanie czasem, to około 16 godzin. A tak naprawdę, chciałem Wam powiedzieć ważną rzecz, podzielić się czymś cennym teraz. Że jest coś bardziej wartościowe niż czas. Nie chodzi o godziny i o, o czas, który poświęcamy na różne zadania. Na pracę, sobie, rodzinie. Nie chodzi o czas. Chodzi o uwagę. Uwagę. Tym my zarządzamy i to wpływa na rezultaty w naszym życiu, na no to dokąd my zmierzamy, jaka jest jakość naszego życia, czy będziemy szczęśliwi, czy będziemy mieć dobre relacje. Umiejętne zarządzanie uwagą. Mało kto sobie zdaje z tego w ogóle sprawę. Było zrobione takie doświadczenie ze studentami, był egzamin, i oczywiście wzięto po jedną grupę tych studentów. I dla nich polecono, żeby oni wypełniali swój tam egzamin, tam zdawali tam swoje tam testy. 15 minut później wychodzili na 5 minut, żeby odpocząć. Po prostu sobie tam się zrelaksować, i później po 5 minutach wracali do sali na, dalej na, kontynuować egzamin, 15 minut mija i znowu tak. I tak trzy razy, czyli w przeciągu godziny było 45 minut samej pracy nad zadaniami i 15 minut odpoczynku. I oni lepiej zdali egzamin, mieli lepsze wyniki niż ta grupa studentów, która całą bitą godzinę siedziała nad, i łamała sobie głowę nad, swoimi, nad tymi zadaniami. Yy, dlatego, że chodzi o tą koncentrację. Jeśli choć trochę zrobimy przerwy. To znowu możemy się skoncentrować na krótki odcinek czasu, bo tak jesteśmy skonstruowani. Dlatego nie możemy na przykład wymagać od pracownika, żeby on był poświęcał um uwagę od rana do wieczora. Jak ja, ja czasami w pracy rozmawiałem o tym, niektórzy tak, e, tak myślą, ale to, to nie jest możliwe. To jest przyciągu dnia. My mamy, możemy tylko około tam 20% naszego czasu być skupieni na jakichś zadaniach. Dlatego, zobaczcie, mądrze mm, zarządzać, zarządzać uwagą i skupieniem. To jest to, co wpływa na jakość naszego życia. Nie ilość przeczytanych książek. Można dużo przeczytać i nic z tego nie wynieść. Czy lepiej przeczytać jedną książkę, wolno ją czytać, ale robić notatki, podkreślać jakieś zdania, zastanowić się nad tym, jak ja mogę to zastosować w swoim życiu. Zamiast po prostu yy, Mieć dużo przyjaciół, lepiej szukać sobie towarzystwa e, takich ludzi, którzy mogą wpłynąć najlepiej niż kilka książek przeczytanych. Pół godziny rozmowy z człowiekiem, który coś tam osiągnął, to, co my chcemy osiągnąć w życiu, może mieć większy wpływ niż szkolenia i kursy. Towarzystwo osób, które już e, osiągnęły cele, które my chcemy osiągnąć. To, uczymy się u tych ludzi. Spędzamy z nimi czas, jeśli możliwe, to się przyjaźnimy. Jeśli chodzi zobaczyć o szczęście w przeciągu każdego dnia zadowolenie z życia, to potrzebna jest nam rodzina, nie tylko praca i jakieś tam osiągnięcia, ale też odpoczynek, relacje z żoną, przyjaciele, dzieci. I, i, I jeśli tam się nam nie układa, to nie jesteśmy szczęśliwi. Znowu marnujemy czas, marnujemy uwagę, bo tak naprawdę dobre relacje są związane z uwagą, a nie z czasem. Czasami Jakiś tam konsultant powie, musisz poświęcać więcej czasu rodzinie? Ale ja poświęcam czas. Ja codziennie, pięć godzin po pracy jestem z rodziną, spędzam z nimi czas, ale ty spędziłeś czas z rodziną, byłeś w jednym mieszkaniu, w jednym pokoju może z żoną i z dziećmi, ale siedzieliście przed telewizorem, może jedliście tam pizzę, trzymaliście telefony w rękach. A ile poświęciłeś uwagi swoim dzieciom w tym czasie? A nawet jeśli ty siedzisz i rozmawiasz z dziećmi, to jest, robicie wy coś wspólnie, razem, gracie w coś. Albo może ty rozmawiałeś z dzieckiem, ale można rozmawiać i być skoncentrowanym na tym, co powiedzieć, jak go uczyć to dziecko. My czytamy mu lekcje. A Poświęcenie uwagi komuś to, w te, to ma miejsce wtedy, kiedy kogoś słuchamy, kiedy chcemy wejść w jego położenie, chcemy zrozumieć drugiego człowieka. To, jest, to wymaga już wysiłku i uwagi. A więc na, tym, na czym jesteśmy skoncentrowani? Na tym, żeby mówić? Czy na przykład po prostu spędzamy czas przed telewizorem i zobaczcie, że nie, nie, nie zarządzamy swoją uwagą. Oglądamy. Cudze życie w telewizji, seriale, reality show, przeglądamy internet i głupi, głupimi żartami się zajmujemy. One w, 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 wciągają nas, to jest, my przeglądamy po prostu tak, serfujemy w internecie godzinami. To wszystko zabiera naszą uwagę. Na zakończenie chciałem powiedzieć, że bardzo ważne jest poświęcenie uwagi samemu sobie. Od czasu do czasu, rano albo wieczorem, zrobienie planu, samo analiz analizujemy siebie, swoje życie, po co żyję, jakie mam wartości, jakim jestem człowiekiem. To jest bardzo ważne. Co osiągnęłem, co chcę osiągnąć, i można z papierem i z ołówkiem, tam sobie robić jakieś plany, cele, zapisywać swoje myśli, przemyśleć. Przemyślu, przemyślenia. Wiecie, że Jezus Chrystus, On co jakiś czas, jak my czytamy o Jego życiu w Ewangeliach, i to uczniowie zauważyli, bo obserwowali Go i zapisali to w Ewangeliach, że On się odasadniał od czasu do czasu, zostawiał uczniów, ludzi, szedł gdzieś tam na jakieś wzniesienie, na górę. I tam był sam ze sobą w modlitwie, ze swoim Bogiem. To jest, szczególnie to robił przed ważnymi wydarzeniami. On e, poświęcał czas i uwagę samemu sobie, e, albo modlitwie do, do stwórcy. Nie. Czy my takie coś robimy w życiu od czasu do czasu? E, poświęcamy uwagę samym sobie. Dlatego moi drodzy, ja bym chciał teraz podziękować Wam za Waszą uwagę. To bardzo cenne, co zrobiliście, i jest to, to, nie, to, nie, to nie są minuty. Jest to coś dużo bardziej wartościowego, i jestem wdzięczny, jeśli byliście ze mną do tego momentu. I tylko podsumuję, że nie ma nic bardziej wartościowego od tego odżycia, które my mamy. Ono mierzy się cza czasem, ale nawet czas, który niby czas to pieniądz. Nie chodzi o czas, a chodzi w życiu o uwagę i tym musimy się nauczyć zarządzać. Tam, gdzie jest nasza uwaga, tam, tam, tam gdzie jest nasze serce, to czemu się poświęcamy, właśnie ze skupieniem, to wpływa na jakość naszego życia. Nasze życie jest takie nie, i cele, i jakość, rezultaty w naszym życiu. Dzieje się w naszym życiu to, czemu my gdzieś tam w sercu poświęciliśmy swoją uwagę.